się dostać, bo nie wiesz tak. 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 Mogę taką dostać? Tak, a idziesz na wybory? No. I będziesz mądrze głosować. Bardzo mądrze. Tak? Tak. To zostajesz. To jest właśnie alarm mieszkańcy Warszawy. Mieszkańcy Warszawy. To jest alarm. Bije pan major na alarm. Po prostu musicie teraz wybrać. Idźcie na wybory. Prosimy was o to. Tutaj dwóch kandydatów, bo tu też jest kandydat dla posła. Państwo się przytulicie. Ja już na końcu kampanii właściwie się uciszam. Nie, ale przytuli się przyjemnie. Przytulcie się przyjemnie, żeby pożartować. Tak. Chociaż jak nie wiem, jak znowu pożartować. I tutaj musisz... Przerażenie podejmowałem. Ale czy dogadacie się jak Polak z Polacją? Starała, no. To jest życzenie przybywawcze, które musiałabyś spełnić, żeby obiecać te proszę bardzo. Wyborcom, prawda? Możesz przeczytać, co przyrzekasz. Przyrzeczenie przed wyborcze. Kandydat też podpisał takie przyrzeczenie. Możesz przeczytać wszystko. My przyrzekamy, panowie damy. Szańca na wiejskiej jak opaszczec. Żadne wysłówki, żadne łapówki. Złych obecają, powiemy precz. My się sprężymy, my zapewnimy rozrywkę, jakich tu widział świat. Hordy ponure, pognębił furer. Świecę nie rzucił, bo tego tak. To super, podpisuję się. Tak, ale jeszcze masz tutaj dalej musisz czytać, proszę bardzo. Przyrzeczenie przedwyborcze, proszę czytać na końcu. Przyrzeczenie przedwyborcze, obiecuję. Uczestnicząc w życiu społeczności Białego Budynku przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, zrobię wszystko, aby wykleić farsę i na jej miejsce wprowadzić kabaret wysokich lotów. Tak, aby było równie śmieszno jak do tej pory, ale mniej straszne. No super! Super! I my będziemy o tym pamiętali. Z ulic Paryża przewieziony na ulicę Warszawy. Warszawiacy! Wspaniali warszawiacy! Proszę bardzo, podziękujmy majorowi za ten wspaniały dowcip i humor. Podziękujmy jego cudownym krasnoludkom. Proszę bardzo, dziękuję. Dziękuję. Chowamy. Krasnoludki, dziękuję wam, kochani, że zaprosili. A ty weźmiesz ten plakat, prawda? Słowa, wezmę. To pasę, że wziął plakat. No. Nie to jak się smają po wsi, jak już dwóch domu, to może ci wrócę. Cześć. A tu masz krasnoludka od majora. Tego głosu i mądrze, proszę. Idziesz na wybory? Tak jest. Dobra, to nie jest tak. Idzie do mowy, ale są. To jest lecia, to się zrolowało. To jest tak ogólnie, no tak jak aktorzy. Ogólnie, to, tak jak aktorzy. No, polityk to też trochę aktor. Więc, panie majorze. Witam. Składam przyrzeczenie przedwyborcze tutaj na pana ręce, można tak powiedzieć. Obiecuję, uczestnicząc w życiu społeczności Białego Budynku przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, że zrobię wszystko, aby wytlenić farsę i na jej miejsce prowadzić kabaret wysokich lotów, tak, aby było równie śmieszne, jak do tej pory, ale mniej straszne.
radiowe. Wszystkiego dziękujemy. Przysięga została tak? odebrana i wyborcy są poinformowani. Tak, dobrze. A gdzie to podpisujemy? Ten na plecach. Na palarę została na chwilę? Tak. Dobrze. Salut!